Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Widzę tutaj Huiznex wygrał jakiś meczek klanowy. Tak jak obiecałem, po serii Faja bez browara zrealizuję serię filmów o czołgach premium w moim garażu. W pierwszym filmiku szybciutko pokażę wam, jakie mam czołgi premium, czemu je mam, od kogo je dostałem, bo też tak jest. I też napiszcie w ogóle, jak ta seria ma się nazywać, bo tutaj na Twitchu już proponują mi jakieś nazwy: Faja Gold Noob, może Złote Czołgi, albo Czołgi dla Burżuazji, Faja Rub Life, aha, to nie to. Więc propozycje do nazwy tej serii napiszcie pod filmikiem. Ja tylko szybciutko teraz, aha, jeszcze może tak się pochwalę, bo przed chwileczką zagrałem fajny meczek ISM-6, zrobiłem asa pancernego, nie tak dużo obrażeń, ale sporo przyjąłem na klatę i no i zrobiłem specjalistę, czyli nic takiego specjalnego, ale zarobiłem tam 100 coś tysięcy na czysto, więc niezły meczek, tylko że nie twitchowałem akurat, ani nie nagrywałem, więc tak bywa, że mi fajne meczyki wychodzą zazwyczaj jak nie twitchuję i nie nagrywam. Dobra, więc jak widać, mam sporo tych czołgów premium. Oczywiście tu też, dobra, to jakie mam czołgu premium? Jeżeli chodzi o chińskie, mam tylko jeden czołg, czyli Typ 64. Kupiłem go, jak była promocja na ten czołg. No i sobie nim gram teraz szczególnie, ponieważ trzeba lightami i artami, jeszcze muszę sporo meczy rozegrać, żeby dostać tego T2 lighta, którego to jest miesięczna misja i to będzie mój tak jakby 32 czołg premium, bo w tej chwili mam niby 31, tylko że to wiadomo, to są czołgi niskotierowe i też czołgi zdobyte w kampanii. Następny czołg to są czołgi francuskie, czyli FCM50T. Go kupiłem, kiedyś ktoś mi wysłał sporo golda, widz, bardzo dziękuję. Za to kupiłem właśnie ten czołg oraz Jak Tiger 8.8. Następny to jest FCM 36 PAK 40 Tank Destroyer 3 tieru. Nim go kupiłem, jak był w promocji. Tak samo kupiłem tą artę 5 tieru, jak była w promocji francuską, która charakteryzuje się naprawdę wielką szybkością. Tam chyba co 8 sekund strzela. Naprawdę fajna, przyjemna gierka tym czołgiem. I tu mamy serię czołgów niemieckich premium, Micro Mouse, którego dostałem od Latiny Kodzik, chyba to było we Wrocławiu. Następnie to jest T15, ten czołg, szczerze mówiąc, dostaliśmy chyba od Eurogamingu wszyscy, ale nie pamiętam za co. Ten czołg, czyli to jest ten jakby podobny do Mikromasa, ale na trzecim tierze, dostałem od kolegi Blazimusa, bardzo dziękuję. Blazimus, też mi pisałeś, że chcesz zasponsorować jakąś nagrodę i zrobić jakiś konkurs. Bardzo chętnie, może się zgadamy jutro i coś tam zorganizujemy, jakiś konkurs dla widzów, bo coś tam chciałeś, że zasponsorujesz 30 dni premium za najlepszy model czołgu, więc może o tym opowiemy. Z kartonu albo z czegoś tam. T25 też kupiłem w promocji, Skoda, więc ten czołg wśród piątych medów premium, to ja, mi się on najbardziej podoba. Jeszcze oczywiście jest tam Chinu Kai, czy też Matylda rosyjsko-brytyjska, już nie pamiętam, a jeszcze Ram 2, to właśnie ten czołg T25 najbardziej mi się podoba. Lew, no to jest czołg od początku, czołg premium już jest w World of Tanks i jest to uważany przez wielu graczy najbardziej uniwersalnym, najbardziej zarabiającym czołgiem premium wśród wszystkich czołgów, ponieważ jest to najbardziej uniwersalny czołg. Nie dość, że ma fajne działko z dobrą penetracją, jest bardzo celne, z dobrą szybkoszczelnością, to ta wieża naprawdę jest trudna do przebicia. Z przodu jak się ustawi, to tylko w zasadzie tutaj mamy
trochę przy jarzmie miejsca, gdzie można w niego trafić, być może trochę tutaj poniżej, ale to nie jest takie łatwe, jest naprawdę trudny do przebicia, no wiadomo, we włas, no ale to już boki, tyły, to już jest mięciutko, tak samo przód też, ale jest to czołg naprawdę bardzo uniwersalny, lubiany właśnie przez to, że potrafi z daleka przysnajpić i dobrze, no niestety tutaj porażka klanu Who is Next, ale oni chyba grali tam dwie bitwy klanowe naraz, więc jeden skład być może był i trochę gorszy. Następny czołg to jest ten czołg VK7201, który otrzymaliśmy za drugą kampanię. Ale to też jest, jak zaznaczyłem, czołgi premium, też go czasami używam. On nie zarabia jak czołgi premium, ma zarabianie normalnie jak dziesiątki, z tym, że można załogę z heavy tanków, na przykład tu mam teraz Tigera załogę, żeby sobie przeszkolić na nim. E25 uważany przez wielu graczy za najlepszą zabawkę wśród czołgów premium, ponieważ wśród wszystkich czołgów premium chyba on ma najlepsze krycie. Jak widać, jest strasznie mały, ma bardzo spamerską lufeczkę, chyba 2,5 sekundy, strzela oczywiście niezbyt dobrze, ale też ma matchmaking maksymalnie do 8 tierów, czyli jeżeli grasz sam tym 7 tierem, to nigdy nie spotkasz się z 9 tierami, a jak wiadomo, 8 tiery nie są takie twarde, więc da radę tą lufą poprzebijać. No i jest bardzo szybciutki, dobrze się ukrywa, są miejscówki, gdzie właśnie on może wjechać tak samo jak Batchat i z różnych ciekawych miejsc bić, więc to jest na pewno ciekawa propozycja. Jak Tiger 88, to też go kupiłem właśnie za ten gol, co kiedyś mi ktoś tam podarował, serdecznie dziękuję. On znowuż charakteryzuje się tym, bo niby jest mowa, że czołgi premium mają zazwyczaj gorsze lufki, ale szczerze mówiąc, jak można nazwać gorszą lufką na Tank Destroyerze, który ma, można powiedzieć, całą budowę jak Tiger z 9 tier normalny, to on naprawdę jest bardzo twardy, no wiadomo, spód miękki, nie? Ale góra jest twarda, jest ten kadłub 250 tutaj pancerza, więc jeżeli go rzuci na swoje tiery, to naprawdę potrafi dużo wytrzymać, a co 4,5 sekundy strzela i to taką lufeczką, no w zasadzie taką jak ma Tiger, nie? 240 i penetracji 203, naprawdę bardzo, bardzo spamerską, ładnie, super, niektóre meczyki można nim zagrać, bardzo świetne. Matilda Black Prince, no to kupiłem jak były promocje na ten czołg. Następnie TOG 2, też kupiłem go w promocji, taka śmieszna zabawka, którą nie gram. Ten też kupiłem w promocji i to też jest ciekawy czołg, bo jeszcze szybciej strzela, chyba co 3,5 sekundy, a jest na 7 tierze, też naprawdę sporo potrafi wytrzymać, jak widać pancerz też ma 230 i też nie jest łatwo, jak na 7 go rzuci, to naprawdę potrafi dużo wytrzymać, a nawet na 8 potrafi sporo powalczyć. Lokausta dostałem od jakiegoś widza, kot, bardzo dziękuję, ale niestety nim nie gram, ale taki fajny. Ram 2, no to go kupiłem dzisiaj. Kiedyś nim grałem chyba z 500 meczy, ale odkupiłem go, ponieważ uważam, że jeżeli go rzuci na swoje tiery, to on naprawdę robi pogrom. On ma strasznie tą szybko szczelną tą lufkę. Jak widać, 26,2 strzały na minutę, penetracja tylko 105. I dlatego ten czołg, jeżeli już rzuci na 6 albo 7, to już ma problemy, ale na 5 naprawdę ten czołg potrafi robić bardzo dobre mecze, bo jest to dosyć nawet, no można powiedzieć, taki twardziutki trochę ten czołg, no. No dobra, nie jest twardy, ale teraz w epoce Golda, no to już wiadomo, że nie ma twardych czołgów, ale jest fajny. Następny, Pershing, to go też kupiłem, jak miałem napływ Golda, chyba za Matilda Black Prince, jak robiłem tam wtedy zakupy. Ten czołg też mam już od bardzo dawna, T-14, piąty heavy tank.
Oczywiście wszystko będę później omawiał, będę robił, jak będę robił serię, to myślę, że po kolei będę robił na przykład heavy tanki 5. tieru, bo zapewne chcielibyście zrobić porównanie Churchilla, KV-220 oraz T-14, który czołg tak naprawdę jest lepszy, bo myślę, że wszystkie są fajne, ale ja mam swojego faworyta i wszystko opowiem później. T-34, no jak widać, załoga wykokszona, bo tym czołgiem zrobiłem najwięcej meczy w swoim garażu i ten czołg dostałem za free, czyli po prostu kiedyś jak się miało czołg T-34 na 9. poziomie kiedyś był ten czołg, a T-30 był heavy tankiem 10. poziomu. Był taki patch, który zamieniał wszystko i dostawaliśmy premium czołg za darmo. Świetnie. Tetrarch, moja ulubiona zabaweczka 2. tieru, też załoga już nawet dobra jak na 2. tier. Dostaliśmy go chyba za jakąś rocznicę czy coś tam, już nie pamiętam. Następny to jest LTP, też Wargaming rozdawał. M3 Lite, dostałem koda na niego. To jest to samo co M3 Steward, mimo to, że jest to rosyjski czołg, ale w zasadzie jest to czołg amerykański. Chyba, że gdzieś się coś tam pomyliłem. Valentine 2, no to jest czołg, który, szczerze mówiąc, jakbym miał powiedzieć, najgorszy czołg, jaki mam w garażu, to mówię Valentine 2. On niby ma super matchmaking, nie rzuca go wyżej niż 4. tiery, czyli ma tak samo jak ta B2 niemiecka, czy tam D2, B2, to on też, tylko że on naprawdę jest, on nie ma żadnych zalet. To jest czołg lekki, który jest wolny, miękki i ma strasznie słabą lufkę. Na goldzie ma penetrację 84. No po prostu wstyd, wstyd. Czołg, wstyd. Nie polecam nikomu. Nie wiem, może ktoś umie nim grać, ja nie potrafię. Matylda 5, fajny czołg, ale zdecydowanie polecam Matyldę brytyjską z 4. tieru. Churchill 3, no to jest świetny czołg, o nim będę sporo dobrych rzeczy opowiadał. KV-220 dostałem od Wargamingu za to, że jestem z Wargamingiem. IS-6 wygrałem w misji na IS-6 i tutaj SU-100Y, świetny moim zdaniem czołg, bo ma, no jak można powiedzieć, że czołgi premium mają słabą lufę, no to tu ta lufa jest po prostu przesuperowa. Na szóstym, przepraszam, tierze, on po prostu robi wszystko, co chce z każdym. Rzuci go na ósemki, rzuci go na dziewiątki, nieważne, wszystko bije. No i ciekawą propozycję ma goldowego pocisku, który, jakby to powiedzieć, ma na goldzie pocisk ma o wiele więcej uszkodzeń, 510, a penetracja jest zmniejszona na. Czyli jak ktoś tam nie cacka się z kasą, a rzuci go na swoje tiery, szóste, to może sobie włączyć Golda i wtedy prawie wszystko ma na hita. SU-122-44 tu też jest czołg premium, który charakteryzuje się niesamowitym tym obrażeniami na minutę, bo on co 6,5 sekundy strzela po 390. No to jest naprawdę świetny wynik. Rzadko jaki czołg nawet. Nie wiem, czy na 10. tierze ma takie obrażenia na minutę jak ten czołg. Jedynym minusem jest, że często go rzuca na dziewiątki, a na dziewiątkach już niestety ta penetracja tego działa, nawet na goldzie 217, może być mała. Chinukai, czołg, który też kupiłem w jakiejś tam promocji. Jak widać, tych czołgów mam sporo. Dojdzie M2 Lite za misję tą miesięczną, czyli też będę go opisywał. Tak jak mówiłem, będę opisywał wszystkie czołgi po kolei. Jakąś tą z seriami polecę, tak żeby było na przykład te niskotierowe w jakiejś tam serii, te piątotierowe w jakiejś tam serii, szóstotierowe, siódmo, ósmo. I tak to właśnie chcę zorganizować. Wy tylko pomóżcie mi w nazwie tej serii, jakby to nazwać. I jeszcze informacyjnie chcę powiedzieć, że za niedługo chcę się zapisać, ale to może po Wielkanocy. Chcę się zapisać na siłownię
i chcę już nagrywać dla Was programiki z siłowni. Tylko zamówiłem sobie ładowarkę z bateriami, bo miałem właśnie problemy. Ta jedna bateria w tym GoPro czasami nie wystarcza. Jest to ładowane przez USB, a tak to będę miał własną ładowarkę i dwie dodatkowe baterie. Wtedy będę mógł bez problemu robić dłuższe programy. Oczywiście też postaram się w najbliższym czasie wreszcie tą fasolkę po brytońsku zrobić w gotuj swoją, czyli myślę, że nie będziecie się nudzić ze mną, czyli odcinki na siłowni, odcinek będzie nowy z gotowania, seria o czołgach premium, tylko powiedzcie właśnie, jak to się ma nazywać. Jutro pierwszy odcinek z jakimś tam. Nie wiem, jak to rozpocznę. Czy od niskich tierów aż do góry? Chyba tak to zaczniemy. Jeszcze najwyżej napiszcie w postach, jak myślicie, jakby to zorganizować. I co? Aha, i jeszcze oczywiście na kanale drugim Faja Gra już za niedługo. Odcinki z War Thunder, bo już jestem umówiony z człowiekiem, który jest tam dosyć ważną osobistością z tego War Thundera na Polskę i będzie mnie uczył tej gry, bo tak naprawdę ja tam trochę pograłem i nie za dużo wiem na temat tej gry. Chciałbym się dowiedzieć, bo z tego co słyszałem, jest też świetna, ale to wszystko na drugim kanale. Pierwszy kanał zostaje tylko dla Wota. No i tam na drugim kanale też postaram się zagrać wszystkimi grami, które mam na pulpicie, a wy najwyżej powiecie, które gry będą najlepsze, a które nie. W World of Warplanes też zrobię za niedługo odcinek, bo wchodzi nowy patch i z Great Sharkiem umówię się na spotkanie i opowie, czy tam, co się tam zmieniło i czy w ogóle warto w tą grę grać. Ja myślę, że dzisiaj na tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro do pierwszego odcinka o czołgach premium. Na razie, trzymajcie się.